Okej, teraz włączyłem słuchawki. Myślę, że podniesiemy poziom trudności naszej rozrywki. Wszystkie komendy piszmy w kanałach, piszmy w tekstowym czacie. No, definitywnie, szczególnie jeżeli nas ostrzeliwują. No, Skąd on zacznę wiedzieć. strzela? Pisze. Czu, 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 czu. Ciekawe, czy to też są takie cheaty jak w ocie pod tytułem na przykład, że znikanie drzew albo niewidzialne ściany. Przypuszczalnie na tym etapie są. W ogóle można by spróbować, czy działa tutaj ten cheat maker. Kontrol Amiga Amiga. No nie, 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 pamiętasz, bo jest taki program, kurczę, od wieków na do edytowania pamięci. Nie wiem, jak tutaj serwer po prostu to weryfikuje. Pytanie, czy to już jest WAC, czy nie, bo jeżeli jest zaimplementowana jakaś wersja WAC-a, to ze strzału zostaniesz bana. No, raczej nie chcę tego próbować, ale ogólnie teoretycznie mogłoby ale to działać. Ale podejrzewam, że aimboty są, nie ma bata. Muszą być, kurczę, jeżeli do teraz robią. Jak czasem widzę filmiki pod tytułem, że go z jednego końca mapy strzela w kolesia, który jest 400, 500, 600 metrów dalej i trafia, idealny headshot, to umówmy się. Po prostu mistrz. Nie wiem, ja się nie znam, bo jestem plebsem. Nie, ale powiem ci, że widać różnicę między kimś, kto grał 100 godzin, a kimś, kto grał, no, drugi dzień. No. No widać. Samonian już w inny sposób się chowa. Nawet kurczę, ja widzę, że inaczej gram niż grałem wczoraj. Czy przedwczoraj. Zgadza się. Także no, na razie mnie ta gra bawi i jest spoko. Zobaczymy, jak będzie dalej. Podobno mają dodatkowe mapy zrobić. Znaczy w jakim sensie? Jakąś pustynną, jakąś śniegową. Po co? W tej śniegowej ma być podobno gęsty las. Tylko, że śniegowa zależnie tego, śniegowa zależnie kompa. Będą chcieli zrobić wszystkie związane ze światłami, to wiesz. Powiem ci to tak, jeżeli by faktycznie zoptymalizowali to źródło, a jest to Unreal Engine, to nie powinno to obciążać kompa. No i tyle. Mam pomysł, wróćmy na tą wyspę, przepłyniemy w pław. Powiem... Powiem ci, że ostatnio jak wylądowałem na tej małej wysepce na południu, to wpław przepłynąłem na główną wyspę. To gdzie? Sorry, jak lecimy? Tak. Wiesz co, spróbujmy tu. Brzmi dobrze. Okej. Dam cynk. I już. Jakiś konkretny obiekt celujemy? Dokładnie tutaj są domki właśnie na tym cypelku. Te dwa? Tu są w sumie. Dwa takie z ciemnymi, długimi dachami widzę, i dwa z czerwonymi. Widzę. Właśnie, właściwie ktoś tu leci? Nikt tu nie leci. No bo mówi się, to jest chuj daleko od wszystkiego. Ale ja tak lubię. Ale taki, jest łada. Taki jest mój plan na emeryturę. Widzisz to? Jest traktor. Chyba, że wszystko spierdolone, no ale dobra. O kurczę, jakiś gość niedaleko wylądował. Plądrujemy. Tylko, że nie ma czego. Nie ma czasu nie na to tamto. Nie tego, gdzie ja wlazłem w każdym bądź razie. Kurczę, koszula. Tylko mam plecak. Coś tu przejechało właśnie. Zwykły pistolet. Coś znalazłeś? AR tego. Nie R15, tylko AKM. RPG-15. Tu są pisto, tu jest Colt pod spodem na dole. To też mam.
Masz. Mam karabin. A to chyba będzie walka Meneli za oknem, gdzieś coś czuję. Ta. Paulina, kto cię dyma, tak? Tu jest. A nie, masz plecak. Dobra, no to jesteśmy. Ktoś nam zajebał auto stąd. Mam. A my prostaki nasze. Łada. Chuj, amunicję szkoda tylko, że nie do swojego karabinu. Do swojego mam tylko 60 kul. Dobra, jak to wygląda? Jesteśmy całkiem dobrze w strefie i mam kolejny znacznik na miejsce, gdzie powinniśmy właściwie się udać teraz. No to się udajemy tam właściwie teraz. Pamiętaj, że tu wylądowało koło nas trzech kolesi, tak, albo ze czterech nawet, także trzeba mieć to na uwadze. Zakładałbym, że czterech. O kurwa, do domu. Wbijaj do domu, jesteśmy w środku strefy. Hello? Bombardowanie tego arszu artyleryjskiego w tym miejscu. To ja wchodzę do wanny. To ja staję na stole, no nie? To na pewno pomoże. No myślę, że tak. Czemu po prostu stąd nie uciekniemy? Zdążymy? Jaka szansa, że nas coś... Ah, Leroy Jenkins! Kurwa. Leroy Jenkins. Ty ten papało. Przeklinam cię. Cię ja bądź biegnij. Już? Nie, nie wierzę. No, dokładnie na wizy naprzeciwko nas jest jakaś czelanina. O, jesteśmy już poza. Pad. Stoi potem, podjechał ktoś autem, widzisz? On się zdaje. Otwarte są drzwi na balkonie, ktoś tu jest. Jup. A zamknięty na dole, więc trzeba uważać. Sprawdzamy ten dom. Ktoś tu rzucił granat. Ja. Chcesz ich wypłoszyć. Jesteśmy tak blisko środka zony, że powinien tu zostać po prostu gdzieś w tej okolicy. Chcesz tu zamieszkać? Uważaj, nie zaszczel mnie. Ty tu wszedłeś? Jop. Coś na górze? Na dole. Jedę na górę. Zależnie zebrany pistolet. Oh my. Co? Mam snajperkę. To dobrze. Co do pomieszczenia, czy nie ma niespodzianek jakichś? Ja miałem rację, że to jest tego, że to jest rozwinięte z moda, z DayZ. No kurczę, wygląda. Chodźmy gdzieś dalej. No to prowadź. Czego będzie na ciebie?
chyba że chcesz się tu bunkrować. A jaki to jest sens, jak to jest jeszcze poza, jak to jest poza główną zoną? Nie, trzeba sobie stąd spierdolić, póki wiesz, póki jeszcze jest gdzie spierdolić. No wiesz, im szybciej później tam wejdziemy, tym mniejszą, wiesz, korzyść taktyczną z tego mamy. Wbijamy do tego obok jeszcze? Mhm. Właśnie miałem to powiedzieć, że jakiś kutas jest na schodach. W środku? Tak, w środku, strzał do mnie z okna. Z tego okna? Tak, z tego. Schoda siedzi jebaniec. Zaś spróbuj go od tyłu zejść. On jest na górze. Jak masz granat, to by się przydał. Znowu? Prawie rzuciłem ten granat. Zabił mnie. To był mój granat. Obrabia mnie właśnie i jest tam. Na cholerny granat i nic nie widać. No wbij tam po prostu i on też nic nie widzi. A jest przy tobie? Ja patrzę, widzę to co ty. Jakim cudem, kurwa? Tego nie rozumiem. Dobra, jedziemy jeszcze raz. A gdzie został pierdzielić prosto w ryj przecież? Chyba w brzuch trafiłeś. Musiał mieć kamizelkę. A sorry, play. Tak dobrze szło. Bywa. Znowu się pokusiliśmy na tego gościa, zamiast mu dać spokój tam. Z drugiej strony, no. Kurczę, coś trzeba zabić. Trzeba po prostu się mieć na uwadze, że trzeba mieć granat jakiś przy sobie. Miałem. Nim rzuciłem to. Ale gazowy. Ja mówię odłamkowy. Muszę się nauczyć rzucać granaty. Okej, czyli rzuca się dwa razy lewym.
Jej. Chodźmy tu. Dobrze. Albo wiesz co, przeczekamy. Przeczekamy większą część ich. Tu gdzieś pójdziemy. Jak chcesz. Ja się luzuję. Ja ci mówię, ich świerzbi to F. Kurczę, jednak nie. Okej, okay, większości już nie ma. I go! To nie mieliśmy wyjścia, bo automatycznie nas wyjebało. Tak? Ja nacisnąłem F. Nie zdążyłem, mnie wyrzuciło. Tu są domki w dolinie. Które? Jest taka wielka dziura w ziemi i w niej są hangary. Ja wiem, ale to jest pułapka, jak sam skurwysyn. Oh, welp. Wszyscy nie mamy broń. Tak? Czterech ich leci. Oh, fuck. No to może być krótka rozgrywka. Może i tak być. Okej, okay, dostałem z piąchy. Dwóch ich się biło ze mną na pięści. Tak? No. No a teraz jeden znalazł broń i zaraz mnie dobije. Zobacz jak tobie pójdzie. O, ty kogoś zabiłeś. Co oni są, AFK? Nie wiem. To ma znaczenie. Ale nie narzekasz. Słuchaj, zobaczyłem, że się nie ruszałem, to przyszedłem i zrobiłem, co było do zrobienia. Ktoś musiał to zrobić. Dużo mogłem to być ja. Czyś nie dobija się koni. Boże. Jestem tak daleko za zoną, żebym się zesłał, tam nie dobiegnę. To był świetny pomysł. Gratulacje, Raven, że kazałeś nam tu wyskoczyć. Dziękuję, Majki. Dasz radę, wierzę w ciebie. Teraz siedź na dupie, czekasz mnie zastrzelą, bo chcę, żeby mi zaliczyło te kile. Ty i maczeta, kurczę. O, dobra. Jestem w stanie to dla ciebie zrobić. Wytrzymam tyle. Masz zero zaliczonych. A nie, to mi, ja mam zero, sorry, zaliczonych. No to przepraszam. Zabiłem ich, zabiłem. Dostanę go, dostałem. Dużo punktów dostałeś? Doliczyło mi tego drugiego kolesia teraz. W sumie dostałem 89 zawsze, coś. No, ja dostałem 50. Biłem się tylko z jedną kobietą na pięści. I wygrała. A potem przyszedł jej kolega i mnie zastrzelił. Jak w życiu. Ach, dżentelmeni, kurczę. Pozwalaj. Ty poszedł na spacer po, nie wiem, po rok zboru. Bije się z kobietą na pięści, potem przed kolegą cię zastrzelił. Ojej. Dobra. Chodźmy gdzieś zginąć. Mhm. I tym razem nie wyskakujemy, kurwa, na końcu mapy. Dobrze. Możemy wyskoczyć na początku. Bo z wszystkimi, nie? To jest taki głupot, nikt się nie spodziewa, szczerze mówiąc. Właśnie jem pizzę. Plan jest taki, że jak tylko pokaże się samolot, od razu maszujemy F. Do momentu, aż nas wypuści, bo na początku nie pozwala. Dobra.
spierdalam stąd. A jeszcze czkawki dostałem. Nas nie dogonię. Dobra, to się teraz maszujemy F do upadu, mm-hmm. tak? Ale wiesz co, nie róbmy tego, bo lecimy w stronę bazy wojskowej, wszyscy to zrobią. Zobaczę, co się będzie działo. Zobaczę. Już. Czy masz jakiś konkretny cel, miejsce, do którego lecimy, czy po prostu lecimy? Tutaj przy drodze są takie dwa duże hangary czerwone. Widzę, właśnie. Lecę pionowo ryjem prosto w wieżę. Ja też. Ktoś z nami? Nikogo. Bo wszyscy skaczą do bazy, tam jest chuj broni. Wczoraj byłem. A bo wszyscy są inteligentni. A my nie, i na tym polega nasza przewaga. No właśnie. Jesteśmy nieprzewidywalni. Wprowadzamy element chaosu do tej rozgrywki. Może oni są inteligentni, ale my jesteśmy nieprzewidywalni. Jak to delikatnie ująć. A my jesteśmy po prostu jebnięci. Suicide Squad. Kurwa, raczej. Narodowy Front Wyzwolenia Idei oddział samobójczy normalnie. Tak sobie rozbijam szyby pięściami. No, mam łom. O stary. Mam łom i celownik optyczny. Do łomu? O. Chyba nie do końca. Chodź tu, jest broń. Celownik optyczny do łomu. Chyba chciałbym to zobaczyć. Aha, nie chcesz broni? Nie ma sprawy. Ja mam broń. Okej. Ja mam plecaka, przydałby mi się. Też bym nie narzekał. Gdzie jesteś? W domu na górze jem pizzę. Nie żyj, tyle ludzi głodują tu i tam. Ludzie umierają. O kurde, jesteśmy trochę za strefą. Trochę. Ustawiłem nam znacznik, żebyśmy wiedzieli, gdzie w ogóle tak, się tak, kierować. Tak na jajce. Ty, ktoś tu był z nami. Są pootwierane drzwi. A to nie ja? To może to ty. Nie, to nie byłeś ty. Chodź do mnie szybko. Mam auto. Żyjesz? Tak, tylko tego czarnucha musiałem zatłuc. Masz auto? Mam. Zawsze z tyłu, kurde. Normalnie Uber. Jedź, kurwa. Patrzyłem na mapę, nie mogę patrzeć na mapę i równocześnie jechać. Ja naprawdę się nie dziwię, że masz takie wysokie ubezpieczenie. Ty. Jedź po tej drodze i spierdalaj do środka zony, co by się nie działo. Zobaczymy, co będzie, jak uderzę w drzewo, jak się będziesz wychylał? Nie. Jak się schował. Widzisz? Wierzysz mi. Właśnie na tym polega problem. Bóg jest. Jedziecie. Nie chcemy tych domów? Dobra. Jedziemy głębiej w zonę. No właśnie o to mi chodzi. I'm in the zone. Zaraz sobie... O! To ty? To ja. Nie. Przeszedłem łoponę. Ty dziadu borowy. Ktoś może potrzebować tego. Stój. Dalej.
Tak po przyjacielsku. Stój. Kontrol i 3 albo 4. Dobra, nie da się, jedźmy dalej, bo tego hałasu robimy. Chcemy do tego domku? Możemy. Podjedźmy sobie, żeby mieć szybki... szybką ucieczkę. Plecak dwójka. Dwójka. Na dole nic. Jakiś shotgun to tylko. Dobra, to spitalamy do auta. Chodźże, Wyses Brothers. Zazdrościsz. Grunt to znaleźć to, co lubisz robić i to robić, nie? Tam zaraz za tym, trzeba przez ten most przejechać, możliwie jak najszybciej i uważać. Zmieńmy sobie jeepa na takiego z dachem. Dobra. Zdaje się być bezpieczniejszą opcją. At the next intersection, turn left. Ale w prawo jest takie kuszące. Left, kurwa. Ale tam na pewno jest jakieś życie. Właśnie o to chodzi. Wal przez ten most i na drugiej stronie możemy coś znaleźć do plądrowania. Jedzie coś? Nie wiem. Za nami gościu na motorku. Chcemy się z nim zaprzyjaźnić? Chyba stwierdził, że lepiej nie. Spierdalaj stąd, bo tam z góry strzelają. Dupaj na przełaj. Można i tak. Teraz uwaga, to jest jakiś zespół budynków. Zespół szkół. Noż ty chory pojebie. Patrz na znacznik, jedź na znacznik. Znacznik, okej. Okay. Chyba. Poczekaj, jem pizzę. Uważaj na ten kamień. Wiesz, co ile ty chcesz, żebym rzeczy naraz zrobił? Prowadź, jedź pizzę, uważaj na kamień, bez przesady. Dobra, zatrzymaj się tu gdzieś. Wbijamy do tybu domków. Mniej więcej w środku tej strefy. Dzień dobry. Zostałem Jolkę. Jest tu coś? Nie szczególnie. Czarne spodnie. Zawsze takie chciałeś. Pewnie. Już to wziąłem. Już tu kiedyś byliśmy, mam wrażenie. Tak jak wszędzie indziej na tej wjebanej wyspie. Na wyspie tej... Królika z miśkiem można spotkać. Z pana niedźwiedzi to nie plotka. Była taka bajka rzeczywiście. No. Co tu ma? Płaszcz, teraz jestem Neo. Neo jesteś? Coś tu jeszcze jest ciekawego? Not really. Ale dalej kurczę, nie mam żadnego hełmu. Neo nie miał.
No, trzeba pitolić te pozostałe domy. Bo jestem przekonany, że za jakąś chwilę tutaj ludzie zaczną przybiegać tam w ten rejon, no bo siłą rzeczy. Prosty hełm. Masz AKM-a? Nie, znalazłem właśnie VSS-a. Jak chcesz, mogę ci dać AKM-a z lunatką razy 4. Czekaj. Zbieram staw. Mam teraz snajperkę, mój drogi. Kurwa, to ty jesteś. Jeszcze patrzę, za pedał w płaszczu pogania, to ty. Dzięki. A po czym poznajesz, że pedał? Po płaszczu. I to jest płaszcz za 40 euro, więc wiesz, nie takie tam. No, jesteśmy zaraz obok strefy bombardowania. Bombardowania, no. Bo bym się zastrzelił z jebie. Fajnie tu jest, podoba mi się. Let's live here. Okej. Okay. Nie no, jesteśmy faktycznie w samym środku strefy, to za chwilę będzie rozpierducha. Nie możemy tu żyć. Trzeba by znaleźć jakąś dobrą pozycję, zadekować się tam po prostu, no i się dawać odpór, że tak powiem. Nie może. Wiesz co, ten budynek jest parterowy. Chujowy do obrony. Czas ten wyjść. Przydałoby się coś z pięterkiem. Chyba co, jeszcze frytki do tego? Nie, mam pizzę. Robioną czy kupioną? Oczywiście, że kupioną. Znaczy Merle zrobiła w piekarniku. W takim sensie, konkretnie jaką? Tesco. Aha. Tą waszą? Dobrą Tesco. Tesco robi też dobre pizze teraz. Kiedyś robiło tylko jedne. Czy już tu wszędzie byliśmy? Tu wszędzie jest parter tylko. No tyle tylko, że strefa się zbiegnie dokładnie gdzieś tutaj, gdzie dałem znacznik. Okej, okay. To czemu? Może pójdziemy tam, gdzie jest to niebieskie? Tu. No to możemy iść tam, gdzie jest to niebieskie, tylko weź ten, weź samochód, może weźmy z powrotem. Właśnie, gdzie on był? Gdzie myśmy zostawili naszą piękną furę? Tu, gdzie idę. O, widzę. Patrz, jak elegancko zaparkowałem w polu. Jedź. Na żółty znacznik, tak jest? Gdzie chcesz jeść, kurwa, byleby do środka strefy. Niebieski też wygląda fajnie. Spadło coś właśnie koło nas. Zespawnował się ten. Bugi. To one się respawnują? No pojawił się. Nic tego nizowego. Uważaj, teraz na pewno w tych domach coś będzie, nie ma bata. Dobra. Kurczę, już myślałem, że tam człowiek. Czekaj, dobra, zatrzymaj się.
Spierdalaj. Gdzie on był? Widzę go. Gdzie jest? Przy tym głazie. Jedziesz sam swoją drogą, ja nie żyję. Jeden z nich jest przejechany, a drugi dalej jest. Obaj są przy tym głazie. Jak to ty nie żyjesz? Trafił cię w szybę, czy jak? Nie wiem, trafił mnie tak, że wypadłem z auta. Jednego z nich przejechałem, na drugi niestety. Ja drugiego zastrzeliłem. Mhm. Ale jeszcze jest tam gość, który do ciebie strzelał. Nie wiem gdzie. Przy domach tych. O! W jaki sposób zginąłeś? Headshot z AKM-a, nie wiadomo skąd. Nawet nie. Nawet nie widziałem strzału, tylko po prostu tak położyłeś się. No. Nie wiem jak. No nieważne, i tak nie było źle. Chwileczkę, muszę dziewczynom coś odpalić. Dobra, jestem gotów. I tak już jest, co wiesz, generalnie jest coraz lepiej, moim zdaniem. Kurczę, no w pierwszych grach w ogóle nikogo nie zabijałem. Aha, zmieniła się, update był, widzisz to? No, gdzie? Nie. Napisał mi, że mam starą wersję klienta. To zaraz, click to cancel. Czekaj, wyjdę z gry, jeszcze raz mogę wejść. Jak zapisać się? A wiem, co się stało. To jest bardzo dobre pytanie. Na ten turniej zapisać się nie możesz, ale. No bo zrobiłem alt-taba z gry, a mam ją ustawione na full screen i prawdopodobnie dlatego się. No teraz się w ogóle nie resetuje. A nie, czekaj, dobra. Jest. No to jestem. Możemy grać. Gotowy? Mogę. O, offline? Już jestem. Teraz Steam Friend. My jesteśmy w ogóle w drużynie? Jesteśmy. No to jest, to jedziemy. Ale tak, to był dobry run przez pół wyspy. No kurczę. Z czegoś piona przejechaliśmy. To musiało go zdziwić. Zostałem pomszczony, no. Myślał, że będzie strzelał, a my będziemy uciekać. Frajer. Ja go strzelił, trafiłem go w łeb jeszcze potem na koniec. No i słusznie. Nie, że gry powodują agresję czy coś. Ale absolutnie. To jest dobre na tym etapie gry, że wchodzisz i praktycznie masz od razu setkę graczy. Zobaczymy, jak długo to się utrzyma.
Okej. Aha. To jaki jest plan? Myślę, że to był całkiem słuszny, no. Jestem za. To dajesz cynk. Zynk. Spierdololo! Na co się dokładnie kierujemy? Jest zespół trzech budynków, jeden domek czerwony, drugi zielony, trzeci z brązowym dachem. Jeszcze jakiś kolega też tam leci. Gra mi zgliczowała. Ale co, jesteś w grze, czy nie? Jestem w grze, ale nie mogłem wejść do tego, nie mogłem wejść do pomieszczenia, bo drzwi się zablokowały. Więc zaraz zginę, bo mnie ten koleś zastrzeli. A ty tu jesteś. A to ty. Nie widzę. Masz tam coś? Nie. Nic. 3 kilo nie chuje. Właśnie mówię, mi gra zgliczowała w momencie, kiedy chciałem wejść do budynku. Bankowo jeszcze jakiś koleś jest. Dobra, mam zwykły pistolet. To tam u ciebie ktoś strzela? Chyba. Posprzątane. Czy tu nie ma? Nope. Kurwa jego mać. Zbieramy się z tej okolicy. No nie mam wielkiego wyjścia, bo ja nie mam nic. Mam granat dymny, kurwa. Mam pistolet. To tak jak ja. Wiesz, lepsze to niż nic. Plecak masz? Mam plecak jedynkę, tak. No. Mam kamizelkę. Oj, mam M16, przepraszam. A to ty, to ja. No strzelałem gdzieś tu blisko. Masz home dwójkę? Nie mam. Tu gdzie ja jestem. Właśnie szukałem kasku jakiegoś. Jesteśmy na samym brzegu strefy, swoją drogą. To nie jest tragedia, to nie ma tragedii.
no ale można by poprowadzić jakąś ekspansję terytorialną. Znaczy może jedziemy w jednym kierunku, dobra, idę za tobą. Lewy nie wychodzi ze strefy. Oż kurde. Skąd? Z mojego kierunku. Dostałem w łeb. Skąd? To naprawdę by się przydał jakiś replay. No, bardzo. Bo siedział w domku na górze. Na bank. Jedną sekundkę, dobra? Momencik. No spoko. To jestem. Kurkul? Zaraz się poszła drzemnąć. Spok. Musimy jakoś to troszkę mniej może chaotycznie. Nie, bo to... Wiesz co, była panika, bo nie było broni nawet. A myśmy polecieli trochę na pałę. No, tym razem tak. No, bywa i tak. Oh my god, I'm on fire. Znowu przez ciebie cały samolot będzie płonął. Kurczę, na tej małej wysepce tutaj, gdzie startujemy, jest cała masa fajnych budynków, których w ogóle nie widziałem nawet w grze. Pewnie są gdzieś, ale... Ale są zupełnie inne niż to, co tam widziałem. Okej. Okay. You ready for rock and roll? Cała masa smutnych ludzi. Gdzie lądujemy? Okej, już widzę. Dobra. Okej, trochę to jest offshot. Nie, no wiesz, to i tak trzeba dolecieć tam. I... Go! Ojej. Dużo tu ludzi. No. Dużo więcej. Teraz gdzie ty jesteś? Lecę na pałę na dwa brązowe domki, jeden mały między nimi. Dobra, nie zwróciłem uwagi, lecę gdzieś. W środku niczego, co jeszcze obok mnie.
kurczę, jeszcze tu ktoś ma w okolicy broń. Ja. Przestań do mnie mówić po niemiecku. Biegnę do ciebie. O, jest kawałek sprintu. Czemu mam wrażenie, jakbym biegł jak idiota na ten, na ostrzał? Może tak jest. Tu gdzie jestem jest pistolet na ziemi. Jesteś tu gdzieś blisko mnie, czy nie? Jest drugi. Jestem na ziemi. W budynku obok, ale nie jestem tu sam. O kurde! Zginąłeś? Jeszcze nie? Spierdalam. Raven, nie wchodź tam, jest ich dwóch. Jeden ma broń, drugi nie ma. Zablokowałem ci, na cię drogę ucieczki ci zrobiłem, nie? Dzięki. Czyli w tym domu obok jest jakaś broń. Jest broń, uciekaj tam. Daleko od okien. Majki. O, dzięki. Jeszcze masz? Amunicja by się przydała. Jaka tam wchodzi? 45 ACP? Prawdopodobnie tak. Tak. Spoko, idę na górę. Tam może być. Rzuciłem ci na ziemię, koło mnie. Dobra, ja już jestem zaopatrzony. Możesz tam to wziąć. Czas się rozprawić z kolegami. Może niekoniecznie, odpuśćmy im. Jeden z nich dalej nie ma broni. Wiesz co, ja jestem w oknie, tutaj nie widzę, żeby oni tu jeszcze byli. Myślę, że oni już uciekają do strefy. Daleko jest do strefy? O kurwa, minuta 30 i trochę biegu. No to jest, zaczęli do strefy. Dajemy? Nie mamy wielkiego wyjścia. To lecimy. No to lecimy. Daj marker. Okej. Okay. Tam coś jedzie. Widzę. Może nas nie zauważyli. Nie, nie zauważyli nas. Olali nas, a nie zauważyli. Tam jest buggy. Widzę. Przemapowałeś sobie te klawisze? Jeszcze nie. Też. W ferworze walki nie jestem w stanie. Trzeba wziąć tego buggy, spierdolić gdzieś do zony, uniknąć dużych skupisk budynków i zobaczymy, co się wydarzy dalej. Majki, wbijaj tutaj w zonie.
Wciąż by cię chuj połamał. Żyjesz? Tak. No, czyli wszystko jest w porządku. Wszystko zgodnie z planem. Wiesz co, ja bym jechał szybciej, bo zaraz to się włączy. Niezniszczalny płot? Najwyraźniej. Omijamy te domy i lecimy dalej. Tu na stówek też będzie. Jesteśmy w strefie. To widzę właśnie bardzo dobrze. Trzeba sobie trochę głębiej tam wjechać w tą strefę. No, no. Postawiam marker. Nie przez środek wiochy, kurwa. Niebieski? No muszę jakoś tu podjechać. Dobra, przez pole, na przełaj, zapierdzielam. Wyskakuje na chwilę. Weź ten hełm, bo przydałoby się, żebyś miał. No właśnie, dzięki. Dobra, wszystko chyba stąd. Rusz się kawałek do przodu. No. Niezniszczalny płot, kurde. No. Jak zobaczę. Okej, okay, na marker, tak? Tak myślę, nie wiem, tak zgaduję. No, wygląda to jak sensowne miejsce. To nieco powyżej ruiny kościoła. Uważaj, Mark, pojedź. Dobra, schowaj. Dobra, jedź tam, jedź. Ja tam nie jadę. No to nie jedź tam, dobra. Bierz czemu? Strefa z bombardowań? No widzę, to też. To zmień to, przybij tutaj. Okej. Okay. Tam się coś jara. Gdzie? Tam, gdzie jedziemy. To nie jedziemy tam. Aha. Coś się stało? Co robimy? Nie, no, patrzę na ten... jarającego się jeepa. Jest dwóch kolesi. Kurwa mać. Well, shit. Nie, to nie jest jeep. No to się też nauczyłem czegoś. To nie jest jeep. Znaczy? Jeepem bym jeszcze ich przejechał i by nas nie wyciągnęli tak szybko. Życie. Powiedzmy.
Normalnie gra jak życie. No. Też tak masz codziennie, jak jedziesz do pracy. Zrobisz kilka domów, znajdziesz jakieś auto i masz nadzieję, że nikt cię nie zastrzeli. Nie wiem właśnie, dlaczego zawsze jak zabiję parę domów, ludzie do mnie zaczynają strzelać. Dobra. Dużo skoczy na jasną polanę na pewno. Proskoczy do rozchok. A co gdyby tu? Tak skromnie. Trochę mamy dużo odrzut, nie? Czy mi się zdaje? Już mało kto został swoją drogą. Oj, to faktycznie. Go, go, go. Dobra, co ja tu widzę? Tu jest ta fałka, taka dwa rzędy budynków. To zaraz nad nią. Są pojedyncze budynki. O stary, to my się nie spotkamy chyba w tej grze. Raven? Poradzić. Ej, ty co pikujesz? Mej, idę. Jesteś? Jestem. Jakiś idiota mnie przeniósł na inny kanał. Taki drobny problem w związku z tym, że jest zupełnie różne części mapy. Wiesz co? Prawdopodobnie będę teraz stanę kulką, spadło tylu kolesi wokół mnie, że wiesz. Że smutek po prostu. Spoko, zaraz wezmę auto i ci zrobię ewakuację. Tylko musiałbym do niej dożyć, a to nie mam po prostu nawet skąd wziąć broni. Okej, dobra, jest pistolet, zawsze coś. Dobra, to auto nie działa. Za debil cię przeniósł na inny kanał. Nie wiem, który.
Kurczę, o kurwa, jakiej mamy rozrzut. To nie spróbujemy się na własną rękę dostać do niebieskiego znacznika, no trudno. Okej. Okay. Dobra. Koło mnie się już rozgrywa jakaś rozpierducha. Mnie ciągle cisza. Nie byłoby fajnie, gdybym miał plecak. Bo kamizelka, bo kurwa, cokolwiek. Byłoby fajnie, jakbym znalazł kamizelkę albo kask. Bo broni to mam dużo. Na zemot, panie kochany. A tam gdzie idziesz, to mam wrażenie, że jest teraz jakaś szczelanina. Ciężko stwierdzić, drzwi są potwierane. Niedźwiedź. Dziewczyny oglądają King Konga. Boże święty. Marnują życie na to głupie. Tak głupi film, że ja pierdolę. Ten nowy? Lubię afę, ale to chyba przesada już jest. Cały czas plan się nie zmienia. Idziemy na ten azymut. Próbujemy, no. Okej. Muszę przydekować troszeczkę, bo jestem w środku strefy bombardowany. Mam wrażenie, że tam, gdzie idziemy, jest dość mocna rozwałka teraz. To dobrze. Czy jakoś stłumić te małpy z tyłu? Oj. Nie żyje.
się stało. Chciałem stłumić małpy z tyłu i okazało się, że ktoś mnie zaszedł. Aha. Ale będę obserwował, zobaczymy co. Jak tobie pójdzie. Czy dojdziesz do tego punktu. Sam jestem ciekaw. Teraz mnie słyszysz? Tak. A małpy? Nie. O, to jest ledwo, na plus. Ledwo co. Ten, co chciałem powiedzieć, będę, jak zginę tutaj, będę musiał dzwonić do ojca, bo tam tyle dzwoni w trakcie. Spoko, spoko. No to zrobimy sobie chwilę przerwy po prostu. No, no. A, to szybki szpil będzie. No zobaczymy. Przypuszczam. W stosunku do tego miejsca, gdzie zginęły, słychać strzały, jak w Smoleńsku. Mhm. Ruscy mgłę sieją. Tak jest. I tu zostajesz na kolejne pół godziny. Nie, 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 to nie ma sensu. Fajnie było wiedzieć, w którym kierunku się będzie strefa zmniejszała, po prostu jak już dojdzie. No masz... kawał do tej strefy, tak naprawdę. Nie, nie, nie. Chodzi mi o to, w którym kierunku ona będzie się zmniejszała, w sensie, gdzie będzie centrum. To mam na myśli. Mm. Zastanawiam się. To jest chyba po prostu robione według tego, gdzie jest najwięcej ludzi, nie? No to podobnie. Raven, wielki przeszukiwacz polnych szop. W zielonym kasku. Uszata. You're disrespecting my authority. Kolejna szopa. Stary. Szopa pracza. Już widać, gdzie się będzie, gdzie jest tego, gdzie będzie środek. Mhm.
zdawało mi się. Słyszałeś kotka? Wiesz co, nie, zdawało mi się, że słyszę motocykl, ale... No, jak pewnie... To jest... Kurwa... Żadnej szopie nie odpuści. Mógłbyś zostać kolekcjonerem hełmów. Mam wszystkie szopy od stąd do Kamczatki normalnie. Domy, tam domy. Szopa to jest coś. Szopa. Wchodzisz i od razu widzisz, co jest. W domu to trzeba łazić po piętrach. Szukać, ryzykować. A w szopie szopą wyraczył stoi, że jesteś, żyjesz albo nie, jako Schrödingera. To ostatnio grałem z Onionem i Artexem. I Onion musiał na chwilę wyjść, no to wszyscy w trójkę zamknęliśmy się w szopie. I czekaliśmy, czy ktoś do nas przyjdzie, czy nie. Onion AFK, my kurczę, uzbrojeni czekamy. W szopie. W szopie. Tak swoją drogą po kolejnym zmniejszeniu się strefy będziesz tak prawie na styk. Wiem. Drzwi wydają się być zamknięte. Właśnie też tak patrzę. Czapę może coś skądkolwiek, nie? Z tyłu strzelają. Po mojej lewej. Jakby się zbliżały strzały. Kulturalnie. Tam gdzieś, no. Dokładnie w tym kierunku, gdzie patrzę. Z prawej strony jakaś grubsza rozjebka. Zamknij drzwi na broken. Niech sobie nie myślą, że brak ci kultury. Tak. Kultura musi być. Nic nie ma. Czekam, aż ta strefa dojdzie do jakiegoś kierunku, ona się zacznie zawężać znowu. No właśnie, też patrzyłem. Jesteśmy na styku strefy. Ciekawe, jakby to wyglądało, jakby pozwolić na gry w 10-osobowych teamach. Mafia Panu Wars. No, mniej więcej. Panu śmierci Kolumbia. El Narcos. Przez 2 minutki, żeby stąd spierdolić. I w pewnym momencie kończysz w sytuacji. Zostało 21 graczy. Czyli 2 pełne teamy i ty. O kurwa.
Nie wejdziesz do tego budynku po drugiej stronie? Tu chcę wejść. A, okej, okay, tam też możesz. Mam wrażenie, że te płotki zabiły więcej ludzi niż te kule. No, kule zabiły, ale płotki przytrzymały. Pomogły tym kulom. Takie fajne rękawiczki pominąłeś. Staje bista. Blisko. Cały czas mam wrażenie, jakby jeden gość po prostu stał i sobie strzelał od tak. Z tej strony definitywnie to idzie. Teraz będzie ciekawie, bo się zawęży właśnie to dookoła ciebie. Już? Nie, jesteś jeszcze w trakcie, jeszcze jesteś w środku. Widzę. Może zaraz oni powinni zacząć spiadać w tym kierunku. Usiądź za biurkiem. No to się, wiesz, karabin do drzwi, że tak powiem. Witam w moim biurze. No, dobra, tam są jakieś budynki. Tam na pewno jest życie. Może tak właśnie być. Jesteś w strefie. Widzę. No, po twojej lewej gdzieś tam. Ewidentnie.
Co byśmy nie zrobili, jesteśmy wysoko już w tej rundzie. Ale to chyba nie zaliczę nam obu. Zaliczę dla drużyny. A to okej. Ja bym się w samą tą dolinę tam nie pchał. No nie pcham się, a to jest. Tam... Tu jest też ładnie. Ale hektar ładny zrobiłem z buta, że tak powiem. To czasem sam ziomek. O, teraz z dwóch stron. Może ma jakąś snajperkę po prostu. Nie do słońca. Nie idę do słońca. Ja muszę wejść do strefy, nie ma wyjść. O, no tak. Kurczę, aż mnie korci, żeby tutaj móc obrócić kamerę. A minuta zapasu. Jestem w strefie i jak dobrze pójdzie drzewo, trzeba się zaraz do tych drzew. Symulator ślimaka. Może, ale skutecznie. Chodzi o to, że przeżyć jak najdłużej, to też są punkty. Patrz, po roku można się wspinać na drzewa. Kurwa, to by było złe. Nie, to by było okrutne straszliwie. Tamten kamul wygląda intrygująco. No, też mi się podoba. Ciekawe, czy więcej osób tak pomyślało. Większość osób jestem przekonany, że robi dokładnie to samo, co ja w tej chwili. No jak w pewnym momencie miniesz takiego, co też się czołga. Spróbuję go zastrzelić wtedy. Life Simulator, tak, tak. Na górce siedzą. High ground. O, biegnie przed tobą. Widzę. Za drzewem siedzi. Widzę. O, shit. No, ale patrz, jaki, ale ładny punkt. Jeszcze jeden przebieg za tobą. No. Ale było dobrze. Słuchaj, zadzwoń do ojca za chwilę. No, spoko, spoko. Ja też zrobię chwilę przerwy, zaraz będę.